Zakład opieki zdrowotnej w Kościerzynie dokładnie 10 lat temu przekształcono na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Przychodnia była i jest największym ośrodkiem zdrowia w naszym powiecie. W jej skład oprócz placówki w Kościerzynie wchodzą również placówki w Dziemianach, Łubianie, Lipuszu i Karsinie. Przy okazji świętowania dziesięciolecia istnienia spółki oficjalnie oddano do użytku rezonans magnetyczny oraz karty magnetyczne. Karty w znaczny sposób mają ułatwić funkcjonowanie placówki i zastąpić przechodzące do historii książeczki rumowskie. Na te cele NZOS przychodnia przeznaczył ponad 3,5 miliona złotych. 30% kwoty udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rezonans w połączeniu z innowacyjnym wprowadzaniem kart magnetycznych, bo tu trzeba też podkreślić, że ten program małych i średnich przedsiębiorstw jest połączony z kartami magnetycznymi. Wpisujemy się bardzo dobrze w decyzję Oddziału Pomorskiego Narodowego Funduszu, który wczoraj ustami pani dyrektor jakby zakomunikował, że 1 stycznia 2011 roku nie będzie już książeczek rumu. My już jesteśmy przygotowani do tej zmiany. Nasi pacjenci od 1 listopada będą zaopatrywani w karty magnetyczne. Z kolei za nieco ponad 1 000 000 złotych placówka unowocześniła poradnię rehabilitacyjną. Tutaj również nie obyło się bez środków unijnych, tym razem w wysokości ponad 400 000 złotych.